Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze, PBG to nie jest jeden z wielu członków konsorcjum, to jest bardzo ważny członek, bo udziały jego w tym konsorcjum to jest ponad 1/3. W związku z tym jest to bardzo ważne i w razie wypadnięcia tego ważnego elementu konsorcjum na pewno to tak łatwo by nie przeszło, jak tutaj zostało nam pokazane. Natomiast chciałbym zapytać pana ministra, mam dwa pytania w związku z tym z PBG. Jaki jest planowany udział PBG w dalszej realizacji tego projektu, tego wielkiego kontraktu? Bo przedstawione przed pana przed chwilą informacja, że on właściwie jest w tej chwili tylko przy budowie dwóch budynków technicznych, no podejrzewam, że do końca tego kontraktu na pewno harmonogram, na pewno, prawdopodobnie harmonogram przewiduje znaczący udział, bo po to wszedł z takim wielkimi planami do konsorcjum, żeby brać udział chyba w całej realizacji projektu, a nie tylko w pierwszej budowlanej. Ale proszę o odpowiedź na ten temat. I druga sprawa, która mnie interesuje w związku z sytuacją ekonomiczną PBG. Oczywiście, jak pan przedstawił, w kontrakcie jest zapisane, że w razie perturbacji czy innych problemów z członkami konsorcjum pozostałe przejmują. Panie ministrze, ja chciałbym zapytać, czy ministerstwo ma jakiś wariant, co będzie robić w sytuacji, gdy układ będzie się przedłużał, bo przy tak skomplikowanym sytuacji ekonomicznej, jakiej jest PBG, to ten układ prawdopodobnie będzie długo trwał, zanim zostanie zawarty, o ile zostanie zawarty, a jeśli układ upadnie i sąd orzeczy o likwidacji, czy ministerstwo ma jakiś harmonogram dotyczący działań, bo wypadnięcie tak ważnego elementu z konsorcjum spowoduje bardzo duże perturbacje dla całego projektu. I chciałbym tu podkreślić może coś, jeszcze jedno zdanie. Pani poseł Wielichowska powiedziała, że rząd nie jest stroną w tym kontrakcie. Pani poseł, jest jedną najważniejszą stroną, nie tylko z powodów bezpieczeństwa energetycznego, którego celem jest budowa tego terminalu, ale również z takiego powodu, pani poseł, że Gaz-System to jest spółka Skarbu Państwa. Dziękuję, panie marszałku.